Wiecie co? Muszę się Wam przyznać, że bardzo lubię nasze studio. Jest przytulne, ciepłe. No, może brakuje nam tylko kominka. Nie wiem, czy uda mi się właściciela ambasady budownictwa TV przekonać, aby tutaj taka instalacja powstała, ale na pewno warto o tym porozmawiać. Najlepiej z ekspertem. Dzisiaj w ambasadzie budownictwa TV, drodzy Państwo, bardzo ciepła atmosfera, bo będziemy mówili o cieple i to bardzo klimatycznym, albowiem o takim cieple, które pochodzi z domowego kominka. Przyznacie Państwo, że to marzenie wielu osób, wielu rodzin, a zatem witam w naszym studiu eksperta od tego zagadnienia, Bartosz Piechnik, firma Hice, polski producent kominków gazowych, tak? Niczego nie pominąłem. I w dodatku współtwórca linii kominków Kalma. Wszystko się zgadza. Witaj, Marku. Witam Cię serdecznie. Kominek to rozwiązanie chyba coraz popularniejsze, jeżeli chodzi o polskie domy. No, obecnie przeżywamy boom kominkowy, ponieważ no, obecna sytuacja w Polsce i na świecie niejako zmusza nas do szukania alternatywnych źródeł energii, alternatywnych źródeł ciepła, domowego ciepła. Także tak, jest to coraz bardziej popularne urządzenie. To wyprowadź mnie z błędu, bo kominek do tej pory mógł się kojarzyć z takim gadżetem, ewentualnie takim miejscem, które, czy sposobem na ogrzanie jednego pomieszczenia, salonu na przykład. A tutaj się okazuje, jak rozmawialiśmy przed chwilą, przed nagraniem, że takim kominkiem można ogrzać całe mieszkanie, cały dom. W praktyce jest to możliwe, ponieważ kominki dają naprawdę sporo ciepła i w zależności od domu, czy to jest dom pasywny, dom dostosowany do rekuperacji, można dobrać odpowiednią noc kominka. I możliwości jest kilka, bo można ustawić sobie taki kominek w danym pokoju i grzać ten pokój, no, jeżeli to jest pomieszczenie otwarte, ciepło będzie także nam rozchodzić się po całym budynku. Można także zastosować system dystrybucji gorącego powietrza, czyli zabudować sobie taki kominek w obudowie kominkowej i za pomocą specjalnych kanałów całej instalacji rozdzielić to ciepło po całym budynku. Okej, poszliśmy w szczegóły, do szczegółów jeszcze wrócimy, ale zacznijmy od początku, czyli mamy wizję naszego domu, mamy wizję salonu z kominkiem i jak taką wizję powinniśmy zrealizować, od czego powinniśmy zacząć? No. Im wcześniej, tym lepiej. Wypadałoby, żeby ten kominek już uwzględnić na zasadzie projektowania domu z architektem, bo w zależności jaki to jest kominek, czym będzie zasilany, są różne rozwiązania, różne instalacje, które należałoby do tego kominka doprowadzić. No Bartku, opowiedzmy o tych rozwiązaniach. Jakie kominki wchodzą w grę? Jakie możliwości są w tym momencie na rynku technologiczne również, aby takie marzenie o kominku we własnym domu spełnić? No, przede wszystkim najbardziej popularne kominki zasilane drewnem, czyli biomasą. Biomasa jest odnawialna, także idziemy w dobrym kierunku. Są to urządzenia znacznie bardziej zaawansowane niż te sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. To nie są jeszcze stare kominki, ale naprawdę przemyślane konstrukcje, które już posiadają wysoką sprawność, niską emisję, także mogą być z czystym sumieniem stosowane właściwie w każdym domu. Natomiast są także inne rodzaje urządzeń, są biokominki. Jak one działają? One zasilane są biopaliwem, którego efektem spalania jest właściwie dwutlenek węgla i para wodna. Emitują one ciepło, ale no, ja bym je traktował raczej w takiej kategorii urządzeń dekoracyjnych. Które mają swoich fanów zapewne. Tak. A jakie jeszcze inne rodzaje kominków są dostępne? No, ostatnio pojawiła się taka nowa grupa takich urządzeń elektrycznych z dekoracyjnym efektem spalania. To znaczy spalania to za dużo powiedziane, ponieważ jest to imitacja ognia w postaci podświetlonej pary. Bardzo fajnie to wygląda. Natomiast, żeby to dodatkowo grzało, musi być takie urządzenie wyposażone no, w elektryczną grzałkę. A pamiętasz, były takie telewizje, że o 23:00 można było włączyć kanał i tam był kominek. To mniej więcej działa na tej zasadzie, tylko bardziej realistycznie. Rozumiem. Tak, no, mniej więcej jak ten pan taki, co przekazywał energię. Naliczyłem trzy grupy, co jeszcze? Pasuje gaz. Kominki gazowe to osobna grupa urządzeń. One są, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone do zasilania gazem. Natomiast jeżeli chodzi o efekt wizualny, są to urządzenia, które swoim wyglądem
płomieniem, w ogóle komorą paleniskową podczas pracy do złudzenia przypominają te nasze standardowe, tradycyjne kominki zasilane drewnem. I wtedy na pytanie, czym palisz w kominku, odpowiadasz gazem? No, oczywiście. I to nie jest żadna juma, ponieważ jest to paliwo ekologiczne, nie powoduje powstawania pyłków, które teraz, że tak powiem, są na cenzurowanym. Jest to bardzo wygodne paliwo, ponieważ obsługa takiego urządzenia sprowadza się właściwie do obsługi go z poziomu pilota bądź dedykowanej aplikacji. Wciskam jeden przycisk i urządzenie się rozpala. A to ciekawe. Czyli co, nie potrzebuję siekierki, nie przynoszę drewna. To jest rozwiązanie samoobsługowe, tak? No takie rozwiązanie bym nawet powiedział dla leniwych, ale bardzo coś fajne. Coś dla mnie, no tak. No dobrze, to w takim razie powiedz mi, czy to też jest takie rozwiązanie, które można podpiąć pod całą ideę inteligentnego domu? Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że nie wiem, wracam z pracy, jest grudniowy wieczór, zimno, za oknem śnieg, a ja sobie myślę, posiedziałbym sobie w swoim salonie, w ciepłym mieszkaniu, w ciepłym domu, no ale muszę odpalić kominek. I co, aplikacja i działa? No, jak najbardziej. Tylko trzeba też jeszcze zastanowić się, który kominek z danej grupy wybrać. A właśnie. Ponieważ nie wszystkie mogą współpracować z tymi systemami inteligentnych domów. No, w razie czego zapraszam do nas. My mamy takie kominki, które już fabrycznie są dostosowane do skonfigurowania ich pod kilka z najpopularniejszych systemów dostępnych na rynku. Czyli to jest, nie wiem, jakaś aplikacja dedykowana do urządzenia? Jeżeli chodzi o obsługę urządzeń gazowych z poziomu aplikacji, to właściwie mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to dedykowana aplikacja od producenta automatyki instalowana na urządzeniach mobilnych. No, z jej poziomu obsługujemy sobie kominek, włączamy, wyłączamy go, zwiększamy, zmniejszamy wysokość płomienia. Co ważne, planujemy sobie, kiedy to urządzenie ma się włączyć i wyłączyć. Natomiast ważne jest, żeby to urządzenie domowe, z którego sobie korzystamy, było wpięte w naszą domową sieć Wi-Fi, żeby to wszystko zadziałało. To jest pierwsza opcja, ale druga opcja to, tak jak wspomniałeś, jest to podłączenie automatyki pod system inteligentnego domu, prawda? I wtedy jest centralka, która steruje całym domem, łącznie z naszym kominkiem gazowym i ty, że tak powiem, z pozycji swojego smartfona, nawet w tym samochodzie, nawet przy tej minusowej temperaturze, jesteś w stanie już wtedy włączyć swoje urządzenie w domu. Okej. Okay. Wygląda to nieźle. Wspomnij jeszcze proszę o pilocie, bo to jest kusząca wizja. Rozpalanie kominka niczym włączanie Netflixa czy innego ulubionego serwisu VOD z pozycji jednego przycisku. Bardzo fajne rozwiązanie. No, fajne i tutaj nie musimy wykupować subskrypcji. I bez siekiery, bez drewna, więc same plusy. Tak jest. Wszystko zdalnie. Tak naprawdę rozpalanie kominka sprowadza się do ciśnięcia tylko jednego przycisku. Powiedzmy, że podjąłem decyzję, że chcę mieć taki kominek gazowy u siebie w domu. W którym momencie muszę o takim kominku pomyśleć? Ja wiem, projekt, ale kiedy już powstaje dom, kiedy już pewne działania trzeba na budowie podjąć w tym kierunku? No im wcześniej, tym lepiej. Wszyscy tak mówią. No, dokładnie, ale przede wszystkim należy się zastanowić, jakim gazem to urządzenie będzie zasilane. Gdzie ono ma być umiejscowione i czy ma współpracować już z kominem ceramicznym, który został już zaprojektowany w domu, czy ewentualnie będzie należało stworzyć osobną instalację. No na pewno jest to ważne, no bo są też projekty takie, które takiego klasycznego komina nie przewidują. No oczywiście, no w dzisiejszych czasach no budownictwo posuwa się w różnym kierunku. Część projektów jest pozbawionych komina ceramicznego, ale to nie jest problem, ponieważ kominki zasilane gazem są to urządzenia z zamkniętą komorą spalania i dostosowane są do współpracy z takim koncentrycznym systemem powietrzno-spalinowym. To jest takie fajne rozwiązanie, że w jednej rurze znajduje się druga rura. I ta zewnętrzna rura doprowadza powietrze do spalania, a wewnętrzną wychodzą spaliny. Także taki system umożliwia nam stworzenie takiej instalacji odprowadzającej gazy bez wykorzystania takiego standardowego komina ceramicznego.
prościej rzecz mówiąc, możemy sobie wyjść takim kominem bezpośrednio przez ścianę budynku albo przez strop i dach. A jeżeli ktoś kupuje dom na rynku wtórnym, który był wybudowany x lat temu i nikt wtedy nie myślał o kominku gazowym, czy ja mogę dostosować sobie właśnie taki dom i w którym momencie powinienem się zgłosić do Ciebie w sprawie takiej instalacji? To także nie jest problemem, ponieważ mając taki starszy dom, na pewno będziesz tam miał komin. Niekoniecznie musi być to ten nowoczesny komin ceramiczny. Może to być nawet komin ceramiczny wykonany z cegieł, ale to także umożliwia nam wyprowadzenie naszego systemu kominowego z wykorzystaniem tego już istniejącego komina. Nie będzie się to wiązało z rewolucją, wyburzaniem ścian, stropów i innych elementów takiego domu. Nie, to urządzenia, w ogóle system kominowy, sposób doprowadzania powietrza, doprowadzania spalin został tak rozwiązany, żeby w jak najprostszy sposób umożliwić jego instalację. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że te urządzenia są naprawdę szczelne. One posiadają zamkniętą komorę spalania, znacznie bardziej zabezpieczoną niż standardowe kominki na drewno, także świetnie sprawdzają się w domach z rekuperacją. Świetnie. To kolejna kwestia, co powinniśmy sprawdzić, no bo wiadomo, że mamy różne rozwiązania, jeżeli chodzi o zasilanie gazem. Mamy gaz z sieci, gaz z butli. Jak to wygląda, jeżeli decydujemy się na konkretne rozwiązanie? Czy sposób, w jaki zasilamy nasz dom, jakoś będzie nas ograniczał przy wyborze konkretnego rozwiązania? To nie jest problem, bo każdy kominek gazowy jest dostosowany do zasilania różnymi gazami. Trzeba to tylko zgłosić producentowi, jaki jest gaz, jakie ciśnienie przyłączeniowe, a my już zajmiemy się wszystkim. Można urządzenia zasilać standardowym gazem dostępnym w takiej sieci miejskiej. To jest właściwie czysty metan. W niektórych rejonach Polski ten metan jest zaazotowany, ale na to także się przygotowaliśmy. Taki gaz dostępny jest w sieci. Jedyne, co jest nam potrzebne, to ciśnienie, pod jakim ten gaz jest dostarczany do domu, a potem już przy przyłączu gazowym, ale jest to około 20 milibarów. Jeżeli nie ma możliwości podłączenia gazu z sieci miejskiej, to zawsze jest możliwość podłączenia się pod zbiorniki z gazem. Mogą być to te duże zbiorniki przydomowe. No jeżeli one są wkopane w ziemię, to tak naprawdę nie tracimy... Nie widać ich. Nie widać ich, ładnie to wygląda. Możemy zastosować baterie butli z gazem propan, z gazem propan-butan. To już zależy od nas. Możemy także zastosować standardową butlę 11 kg. I wtedy taka butla może właściwie znajdować się przy urządzeniu, w odpowiedniej oczywiście odległości i zabudowie. Tak, wszystko ładnie wygląda. Możemy wyobrazić sobie taki zbiornik zewnętrzny, zakopany pod ziemią, pod trawnikiem, ale jakoś ten gaz musimy do tego urządzenia doprowadzić. No i tutaj ta wizja, o której mówiła nam przed programem nasza producentka, żółte rury, kucie w ścianach, nie wygląda za dobrze. Jak z tego wybrnąć? No za bardzo się nie da. No, to już zostawcie nam, instalatorom, osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia, bo każdy montaż tego typu urządzenia, każda przeróbka w instalacji gazowej wymaga ingerencji specjalisty, a już oni mają sposoby, żeby wyglądało to estetycznie. A jak ze zużyciem gazu? To wszystko zależy tak naprawdę od mocy urządzenia, bo tak naprawdę moc to zużycie, ale to nie jest problemem, ponieważ producenci w swoich ofertach mają dość szeroki wybór mocy. U nas jest to od 5 kW nawet do 17. I tak przy 5 kW to powiedzmy, jeżeli mamy taką standardową butlę 11 kg z gazem propan-butan, to na godzinę właściwie 0,3 kg jest używane. Bartku, to jeszcze jedna kwestia, myślę, że bardzo ważna z punktu widzenia konsumentów i myślę, siedzi w głowach naszych widzów. Chodzi o bezpieczeństwo takich rozwiązań.
I tutaj mogę zapewnić, że urządzenia są jak najbardziej bezpieczne. W ogóle projektując nasze urządzenia, postawiliśmy przede wszystkim na automatykę wysokiej klasy, która posiada odpowiednie zabezpieczenia przeciwwypływowe, przeciw cofaniu się spalin. Także wszystko zostało już przemyślane na etapie doboru samej automatyki, ale także odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne w postaci górnych, dolnych klap antywybuchowych tak naprawdę niwelują jakiekolwiek zagrożenie. Można by powiedzieć, że fachowo zainstalowany kominek gazowy nie generuje żadnego niebezpieczeństwa. Na koniec jedna istotna kwestia dotycząca ceny. No bo tak, powiedzieliśmy o tym, że będzie ciepło, że będzie nowocześnie, że będzie nawet inteligentnie. To w takim razie, Bartek, ile ja za to muszę zapłacić? No, ceny są różne, prawda? Tak samo jak są różne ceny samochodów. Taki już kominek no, około 10 kW mocy, mogący ogrzać nawet cały budynek, taki przystosowany do rekuperacji, dom pasywny, już takie ściany dobrze wyizolowane, czyli nowoczesne budownictwo w skrócie mówiąc. No to jest koszt około 20 tysięcy złotych, natomiast to urządzenie już ma w sobie trzypoziomowy palnik symulujący idealnie, taki odwzorujący właściwie palenisko na drewno, szyba podwójnie polerowana sprawiająca, że ta wizja ognia jest jeszcze fajniejsza, odpowiednie wyłożenie ceramiczne, odpowiednie elementy dekoracyjne, to wszystko. Szyba podwójnie polerowana, idealnie odwzorowane palenisko. To powiedz jeszcze trochę o designie takich rozwiązań. No, ilu producentów tyle rozwiązań. No, ja mimo wszystko jestem fanem tych palników wielopoziomowych, tych 3D. W naszej serii Kalma, no, składającej się tam z wielu modeli, w wielu wersjach. Zastosowaliśmy nasz autorski palnik. Jest to wielopoziomowy palnik oparty o te specjalnie zaprojektowane polana ceramiczne, które imitują prawdziwe drewno. Dodatkowo, no już w standardzie dodajemy inne materiały dekoracyjne w postaci takich świecących drucików, kamyczków, tak żeby już użytkownik miał no, w komplecie cały pakiet gotowy do zainstalowania. Wspomniałeś o szybach. No, jest to ważne, ponieważ tak naprawdę przez szybę widzimy palenisko, widzimy ogień, widzimy tą jakość tego palenia i ważne jest to, żeby to była jednak no, ceramika najwyższej jakości. Jeżeli chodzi o palniki, palniki to są już zaawansowane konstrukcje, no, mógłbym postraszyć, że jest tam palnik inżektorowo-dyfuzyjny z korektorem wielopunktowym. A tak po prawda? Polsku? A tak po polsku jest to nasze autorskie rozwiązanie, które wprowadzone w naszych urządzeniach powoduje, że te kominki właśnie wyglądają jakby były zasilane drewnem. No, nieraz się spotkałem z osobami, które się pytały, jak tu się ładuje to drewno. Ale to po prostu pali się nasz kominek gazowy. Ależ się ciepło w naszym programie zrobiła. Żal kończyć ta ciepła atmosfera. Dzięki naszemu ekspertowi, przypomnijmy, Bartosz Piechnik z firmy Hitze. Pasjonat rozwiązań kominków gazowych, twórca linii Kalma, dodajmy polski producent kominków gazowych, był moim i Państwa gościem. A ja mam nadzieję, że jeszcze pojawisz się w naszym studiu Ambasady Budownictwa TV w przyszłości. No, chyba nie ma innej możliwości. A Państwa zachęcam do odwiedzania naszego kanału na YouTubie Hitze, producent kominków. Jest tam troszkę więcej informacji na temat urządzeń gazowych. A widać już wprawę w YouTubie. Bardzo Ci dziękuję. A jeżeli macie pytania do naszego eksperta, możecie je wysyłać na nasz adres mailowy lub w komentarzach pod filmem. Po takim odcinku nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam. Trzymajcie się ciepło, a przy okazji pamiętajcie o łapce w górze i subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia.